My dłużej nie wytrzymamy. Zamiast pomocy są obietnice, mamy dość. Otwieramy. Mówią, a nawet krzyczą śląscy przedsiębiorcy. Z kilku branż naraz. Sypią się pozwy za lockdown. Sypie się jak domek z kart system obostrzeń, bo każdego dnia otwierają się nowe miejsca zamykane wcześniej rządowym rozporządzeniem. Niektórym otwarciom towarzyszy policja i sanepid. Wszystkim kamery Top 5 Silesia Flash. Wojtek Grzegolewski, zapraszam na program. Rząd otworzył nam od kilku dni galerie i te ze sztuką do oglądania i ze sztuką do jedzenia. Jak na przykład moja ulubiona sztuka mięsa. Można hasać po centrach handlowych i muzeach. Górale nie rozumieją, dlaczego więc nie można hasać po ich stokach. Wkurzeni postanowili pokazać rządowi czerwoną kartkę i kilka rzeczy nieco mniej parlamentarnych. I otworzyli stoki. I nie tylko te. Od kilku dni w Wiśle działają już niektóre stoki narciarskie. Teraz dołączyły do nich restauracje i hotele. Takich tłumów na stoku Nowa Osada nie było od dawna. Sami właściciele nie spodziewali się, że frekwencja aż tak dopisze. Zapewniają też, że nie łamią prawa, bo narciarze uczestniczą w szkoleniu, a w restauracjach nikt przecież nie je. To tylko testowanie smaków. To są zajęcia snowboardowo-narciarskie. Możemy sobie przyjechać na stok i tutaj pod okiem instruktora co 2 godziny, na przykład na Nowej Osadzie, rozpoczynają się takie zajęcia, gdzie możemy zapytać, podoskonalić swoją jazdę, pojeździć z instruktorem, no i po prostu podnieść swoje umiejętności narciarskie czy snowboardowe. W końcu można po 2 tygodniach pojeździć na nartach, także pięknie. Są piękne warunki. Wydaje mi się, że jest to wszystko bezpieczne. Jesteśmy na świeżym powietrzu. Co, no wszyscy są już tego spragnieni, nie? Cenię ich za odwagę i mówiąc szczerze, przyjechałam, żeby dać im też zarobić, bo też ich to tu wszystko kosztuje. No, wspieram swoich. Działamy zgodnie z rozporządzeniami. To, że rozporządzenia są dziurawe, co pokazała pani Emilewicz, wysyłając swoje dzieci na narty, później wpisując im jakieś dodatkowe licencje po fakcie, wystawiając oświadczenie, gdzie faktycznie mówiła, że oni mieli wcześniej licencję i później dopiero na koniec przeprosiła. Oni po prostu nam się śmieją w twarz, wykorzystując swoje prawo, które ustalają. I my dzisiaj to prawo też potrafimy w jakiś sposób wykorzystać. Proszę pamiętać, że mamy poniedziałek, więc jednak ten ruch turystyczny jest dużo mniejszy niż przez weekendy. Myślę, że kolejne obiekty będą dołączały w ciągu tygodnia i przez weekend. Myślę, że nam wszystkim brakuje przede wszystkim informacji o argumentach. Jakie są argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem, a za takim? Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy i myślę, że dalej nie rozumieją, bo też sam zastanawiam się, czemu galerie, a nie na przykład wyciągi narciarskie. No brakuje tego przepływu pewnie informacji, to budzi wiele emocji. Nie tylko w Beskidach kolejne lokale gastronomiczne otwierają się i przyjmują klientów. W Jaworznie działalność mimo rządowych obostrzeń wznowiła kawiarnia, księgarnia Niebo w Mieście. Już pierwszego dnia nie brakowało tam klientów. No ja jestem jak najbardziej za. Uważam, że to wszystko powinno się otworzyć i normalnie funkcjonować. Korzystamy z tego, że mamy strefę księgarni i aby móc tutaj skorzystać z naszego menu, osoba, która przekracza próg lokalu, podpisuje umowę na wolontariat. I taki wolontariusz przechodzi do strefy księgarni i tutaj testuje nasze wspaniałe desery. W Katowicach tymczasem, jak ktoś nie znajdzie otwartej mimo obostrzeń knajpy, to za niedługo ciężko się będzie wieczorową porą znieczulić. Bo właśnie zdaniem wielu znieczulonych, a wręcz nawet sponiewieranych jest zbyt wielu. A ulice miasta to niespeluna i miasto chce po Śródmieściu wprowadzić prohibicję w 2 kolejnych dzielnicach. Wkrótce nocną porą nie kupimy alkoholu w Szepienicach i w Załężu. Jestem przeciwko. Tak, bardzo, bardzo bym się z tego cieszyła, jakby to weszło w życie. Jasne, wszędzie. Na Bogucicach. Na Bogucicach przede wszystkim. Nocna prohibicja wprowadzona w Śródmieściu w lipcu 2018 roku spotkała się z dobrym przyjęciem mieszkańców. Mimo początkowych obaw ze statystyk zarówno Straży Miejskiej i Policji wynika, że liczba interwencji nocnych związanych z jakimiś uciążliwościami dla mieszkańców z alkoholem w tle znacznie spadła, co pokazuje, że wprowadzenie tej nocnej prohibicji było dobrym rozwiązaniem.
Wracamy na chwilę do tego, co zdaniem jednych jest zabójczym wirusem, zdaniem drugich nie istnieje, bo to wymysł rządu światowego i korporacji, czyli koronawirusa oczywiście. Okazuje się, że nawet nie wiemy, na co chorujemy, bo szczepów koronki przybywa, a nie do końca ogarniamy, kto jaki ma. Ale to ma się zmienić. Naukowcy z Laboratorium Genetycznego GenCentrum wyizolują i poddadzą pełnemu sekwencjonowaniu genom SARS-CoV-2. Taka praca może pomóc między innymi w stworzeniu polskiej szczepionki na koronawirusa. Ale nie tylko, bo poznamy wkrótce śląską mapę koronawirusa i będziemy wiedzieli, gdzie i jaki szczep jest bardziej popularny, a jaki mniej. Ta wiedza, którą zdobędziemy poprzez wykonanie tych badań, da nam informacje, czy mamy jakieś warianty wirusa, czy nie mamy i w jakich miejscach, gdzie one się znajdują. Też musimy pamiętać o tym, że ten wirus jednak mutuje, a dla terenu Śląska jest to bardzo ważne z uwagi na to, że obserwujemy większą zakażenie, czyli gorszy przebieg u pacjentów, którzy żyją w środowisku zanieczyszczonym. Oprócz samej informacji na temat sekwencji wirusa i ewentualnej korelacji ze stanem klinicznym pacjenta, będziemy poszukiwali również odpowiedzi na pytanie, czy pacjenci są zakażeni pozostałymi wariantami wirusowymi. Wartość dofinansowania do laboratorium to jest ponad prawie 5 milionów złotych. Ale dzięki temu przepustowość laboratorium operacyjna jest 12 tysięcy próbek na dobę. Myślę, że to jest zabezpieczenie w sposób właściwy województwa śląskiego. Jest to największy tego typu projekt w Polsce realizowany w województwie śląskim, więc bardzo się z tego powodu czujemy się zbudowani, że dzięki takim partnerom jak GenCentrum jesteśmy w stanie takie projekty realizować. Żeby nie było, że śląscy naukowcy są teraz jak Śląska Służba Zdrowia. Nic, tylko koronawirus i koronawirus. No to mamy dla Was coś, co Śląskie może rozsławić na całą Polskę. A kto wie, bo może i dalej. Podobają się Wam elektryczne samochody? Mnie osobiście bardzo. Ale że mieszkam w bloku, to skutecznie mnie to blokuje przed zakupem takowegoż. Bo niby gdzie miałbym go ładować? Z latarni? Okazuje się, że jak najbardziej tak, bo właśnie ładowanie samochodów elektrycznych przy pomocy ulicznych latarni to pomysł firmy Stychów, która opracowała specjalne ładowarki umieszczone w słupach oświetleniowych. Prototypy stoją na razie na firmowym parkingu, ale niewykluczone, że wkrótce pojawią się na ulicach śląskich miast. Mamy gniazdo ładowania, do którego wpinamy wtyczkę i do samochodu. Autoryzacja użytkownika może być poprzez czytnik kart bliżeniowych RFID bądź za pomocą aplikacji mobilnej. Implementacja takiego rozwiązania jest łatwa. Musimy właściwie wymienić istniejący słup na słup z zintegrowaną stacją ładowania, ale rozwiązania wewnątrz konstrukcyjne pozwalają w łatwy sposób to zrobić. Po prostu zamieniamy jeden do jeden słup. Mamy też rozwiązania opracowane specjalnie do tego, żeby zachować funkcjonalność całego obwodu oświetlenia. Przybywa nie tylko samochodów elektrycznych, przybywa również samochodów hybrydowych, bo na koniec ubiegłego roku w Katowicach mieliśmy zarejestrowanych ponad 4,5 tysiąca takich pojazdów. To pokazuje, że kierowcy chcą podążać za ekotrendami i stawiają na ekologiczne samochody, czyli właśnie na elektryki i hybrydy, ale z drugiej strony Katowice dają możliwość korzystania z takich samochodów. Okazuje się więc, że powiedzenie pod latarnią najciemniej sprawdza się nawet w elektromobilności. Tak więc czekamy na latarnie z gniazdkami do ładowania e-samochodów, a Wy czekajcie na kolejne wydanie Top 5 Silesia Flash. Pozbieramy dla Was newsy i wrzucimy wszystkie naraz w kolejną niedzielę o 19:50. Do zobaczenia.